Każdy z nas ma pewne książki, po które sięga co jakiś czas, aby powrócić do istotnych treści, które nam przekazują. Taką pozycją z pewnością może się stać ucieszyć się życiem cztery okna wdzięczności. Brata Piotra Kwiatka, kapłana zakonu braci mniejszych kapucynów, doktora psychologii, psychoterapeuty, wykładowcy. Książka ukazała się w ramach serii wydawniczej Psychologia pozytywna i wiara. Pozycje, które pojawiają się w ramach tej serii, ukazują nam integrowanie wymiaru naukowego, dociekań empirycznych, z wymiarem wiary, duchowości, w kontekście ludzkiego dobrostanu, szczęścia, tęsknoty za dobrem. Autor w sposób merytoryczny, bardzo przejrzysty, ukazuje nam, że te dwa różne obszary nie muszą stać do siebie w opozycji. Wiele badań naukowych psychologii pozytywnej o charakterze porównawczym potwierdziło nam, że to nie szczęście przywołuje nam wdzięczność. Jest dokładnie odwrotnie. To wdzięczność buduje nam szczęście. To bardzo istotne rozróżnienie pozwala nam w sposób jednoznaczny pokazać, że praktykowanie wdzięczności to sposób na wzrost naszego dobrostanu. Ludzkość stale daje się złapać w pułapkę materializmu. Zachwiany balans pomiędzy być a mieć stale triumfuje. Paradoksalnie w dobie wielkiego dobrobytu materialnego, rozwoju technologicznego, człowiek przeżywa pustkę egzystencjalną i nędzę duchową. Autor pięknie przypomina: w życiu tracimy wiele nie dlatego, że czegoś nie posiadamy, ale raczej dlatego, że się nie zatrzymujemy i nie celebrujemy konkretnych, pojedynczych chwil naszego życia. Wdzięczność jest zatem wspaniałym antidotum. To hamulec rutyny. Pozwala nam dostrzegać to coś wyjątkowego, fascynującego, coś godnego uwagi, głębszego przeżycia. Brat Piotr pięknie nazywa wdzięczność balsamem na rany. I choć ów balsam nie zmniejsza doznawanego bólu, on jest najlepszy na krzywdy i ludzkie słabości. Pozwala rozszerzyć perspektywę myślenia o istniejącym dobru. Nie dopuszcza do tego, aby negatywne doświadczenia ogarnęły całego człowieka i co gorsza, aby przejęły nad nim kontrolę. Wdzięczność leczy bolesną przeszłość, ponieważ pozwala dostrzegać w niej choćby okruchy dobra. Praktykowanie wdzięczności pozwala doświadczyć pełniejszej perspektywy życia. Człowiek wykracza poza jednowymiarowość. To odkrywanie lepszego człowieczeństwa. Życie to nie tylko cienie, choć one potrafią nas w pewnym momencie tak przykryć, że wydaje nam się, że już niczego więcej nie zobaczymy, ale należy iść za światłem, podążać za nim. To, co niezwykle istotne, pielęgnowanie wdzięczności to prosta droga do eliminowania narzekania. A narzekanie to wielka choroba współczesności. Wdzięczność to lekarstwo na gniew, na irytację, na zamartwianie. Wdzięczność wpływa pozytywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale także na jakość i długość naszego życia. Wdzięczność jest relacyjna. Praktykowanie wdzięczności rozwija relacje w rodzinie, w miejscu pracy, we wspólnocie Kościoła. Ukazuje pozytywny związek pomiędzy człowiekiem a światem, pomiędzy człowiekiem a drugim człowiekiem, pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Wdzięczność łączy się z wymiarem duchowym. Nie sama technika, nie wysoka uważność pozwalają nam w pełni przeżyć wdzięczność. Niezbędna jest wiara. Ludzie, którzy w sposób autentyczny przeżywają swoją duchowość,
w sposób naturalny dostrzegają dobro. Dzięki praktykowaniu wdzięczności ulepszam swoje życie, podwyższam poziom satysfakcji z własnego życia. Autor w książce przedstawia oryginalną koncepcję ukazującą potencjał ludzkiej pozytywności. Cztery okna wdzięczności. Patrzenie na swoje życie przez pryzmat tych czterech wymiarów wdzięczności pozwoli na to, aby cienie przestały być pierwszoplanowymi aktorami na scenie naszego życia. Na jakich oknach opiera się ta koncepcja? Tego nie zdradzę. Serdecznie zapraszam do lektury. Ucieszyć się życiem, cztery okna wdzięczności.